można powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dzisiejszego spotkania. Na bardzo trudnym boisku pokazaliśmy to, nad czym pracujemy cały czas, czyli grę piłką, grę do przodu, stwarzanie sobie wielu sytuacji właśnie po akcjach dwukontaktowych, a jednocześnie też szybką reakcję po stracie piłki. Także to jest na pewno bardzo, bardzo dla nas istotne i jeszcze raz podkreślam, no, ta w zasadzie wszyscy zawodnicy, każdy z graczy, którzy dzisiaj wystąpił w podstawowym wyjściowej 11, jak również ci, którzy wchodzili na zmiany, pokazali, że przed nami trudny orzech do zgryzienia, w sensie oczywiście wybrania optymalnych ustawień i składu, i to tylko może cieszyć, że każdy zawodnik spełnia swoje tutaj zadania i jest w 100% na potrzebny. Tak, jak widać, ten proces trwa cały czas, aczkolwiek można powiedzieć, że każdy z tych graczy pokazał się z jak najlepszej strony. Jest coraz lepiej rozumieją i nasz sposób gry, nasze schematy funkcjonowania, także myślę, że będzie z nich dużo pociecha. Po to, żeśmy pracowali od samego początku, w zasadzie od końca grudnia, już żeśmy planowali pewien sposób przygotowania, który został wyznaczony oczywiście przez trenera Pawłowskiego, także myślę, że jesteśmy gotowi i będziemy walczyć o te cele, które gdzieś tam sobie wewnętrznie nakreśliliśmy.